Rozmawiam właśnie z głównym wokalistą zespołu Katedra, który już 26 lutego wystąpi w naszej szkole na charytatywnym koncercie RYK. Fryderyk jest też absolwentem 12. Powiedz, czy już w liceum planowaliście założyć zespół? Nawet założyliśmy ten zespół w liceum. Trzech z nas jest z jednej klasy. Ja, basista i jeszcze klawiszowiec, a kolegę perkusistę spotkaliśmy na korytarzu raz. Poza tym jeszcze jedna dziewczyna z chórku też chodziła do 12. Także właściwie ten zespół powstał tutaj. I skąd się wziął pomysł na powstanie? Była taka wycieczka na Powązki w Warszawie, chyba tak, to był kwiecień w pierwszej klasie liceum. Wtedy rozmawialiśmy z basistą Maćkiem o tym, żeby założyć jakiś taki zespół, który będzie inny niż wszystkie. I rozmawialiśmy wtedy, kiedy wróciliśmy do Wrocławia, poinformowaliśmy naszego kolegę, który grał na klawiszach, że jest też członkiem tego zespołu. I jaką muzykę obecnie gracie? Nazywamy to psychodelicznym big beatem. Łączymy brzmienia, polskie brzmienia z lat 60., 70. ze współczesną rockową psychodelą, z podznaku takich jakichś alternatywnych zespołów typu Tame Impala, Dungen. A gdzie możemy Was posłuchać we Wrocławiu? Dosyć często gramy w różnych klubach. Po RYK-u jeszcze w kwietniu będziemy grać we Wrocławiu w klubie Weekend, także zapraszamy na ten koncert. Tak poza tym to oczywiście na YouTubie czy gdzieś tam na Facebooku można nas znaleźć i posłuchać naszej muzyki. Będziemy w tym roku wydawać płytę. Ta płyta nosi tytuł Zapraszamy na Łąki. Jest w trakcie wydawania, powiedzmy. Mamy nadzieję, że w najbliższych kilku miesiącach uda się całą sprawę zrealizować i będzie można przesłuchać wszystkich 12 utworów. To jest Wasza pierwsza płyta? To jest pierwsza nasza długa płyta. Wcześniej nagrywaliśmy dwie epki własnym sumptem, teraz zamierzamy wydać to już w jakiejś poważnej wytwórni. Trwają rozmowy, na razie nie można nic powiedzieć, także mamy nadzieję, że będziecie za nas trzymać kciuki. A co staracie się przekazać słuchaczom Waszą muzyką? Myślę, że takim najważniejszym przesłaniem naszej muzyki jest to, żeby w życiu nie tracić serca. I to też muzyka bardzo, bardzo w tym pomaga, żeby widzieć w życiu to, co jest naprawdę istotne. I o tym też często mówi sztuka. I też to my chcemy przekazać. To jest, myślę, taką główną naszą myślą. A, przeczytałam też na Facebooku, że jesteście w ogóle inicjatorami RYK-u i skąd wziął się pomysł na to? No bo RYK jest pewnym nawiązaniem do PYK-u, który się odbywa w 12, przegląd kabaretów. Pomyśleliśmy kiedyś z kolegą, nie akurat z zespołu, że brakuje takiego wydarzenia, takiego koncertu tutaj organizowanego w szkole i chyba w drugiej klasie liceum postanowiliśmy zrobić RYK, czyli rockowy koncert. I to też to był wtedy szczytny cel dla chorego kuzyna jednej z naszych koleżanek. I w ten sposób to się zaczęła ta inicjatywa, też wystąpiło parę innych zespołów związanych z 12 i tak się ta impreza zaczęła. Teraz już nie wiem, chyba 6. edycja czy 7. A mógłbyś zaprosić naszych widzów właśnie na koncert? Zapraszamy bardzo serdecznie na RYK, ja, Fryderyk, w imieniu całego zespołu Katedra. Dziękujemy bardzo.